pytał już, o to zapytał Michał, czy to jest twoim zdaniem taki mecz, do którego Michał Probierz będzie mógł się odwoływać właśnie jeśli chodzi już nawet nie o wynik, nawet mniejsza o wynik, tylko o to, jak ta drużyna się, albo inaczej, czy ta drużyna się zbudowała faktycznie, czy to będzie taki, wiesz, wzorzec Sewry to może za dużo powiedziane, ale na zasadzie pojedziemy potem na to Mistrzostwa Europy i będzie Michał Probierz przypominał mecz z Walią jako pewnego rodzaju, jakiś, wiesz, taki... Takie mentalne wzniesienie się tego zespołu. Trener uważa, że nie. Ja myślę, że to jest coś jeszcze chyba ważniejszego. Ja myślę, że ta drużyna Michałowi Probierzowi uwierzyła. Mhm. On jak gdyby pewnie też jak gdyby pracował nad tą Walią. On wiedział, że na przykład Frankowski będzie miał trudne zadanie, będzie grał na Johnsona. Takie pierwsze akcje. Frankowski wyglądał fantastycznie, szybkościowo. On go właściwie... Trzy razy go przyciął. Mhm. I on tak naprawdę... gdyby następne minuty Johnsona nie było. Ja jestem pod wrażeniem Frankowskiego. Tak. To jest piłkarz, który zrobił niesamowite postępy, jeżeli chodzi o defensywę. Kiedyś wydawało mi się, że nie ma szans. Ten piłkarz, ja znałem jego charakterystykę z Ekstraklasy. Ja mówię, na wahadle nie ma szans. Natomiast dzisiaj jestem przekonany, że on sobie daje radę. Też nie byłem przekonany co do Zalewskiego, że to też jest taki piłkarz, że no dobra, jednostronny, on daje radę. Ja myślę, że tutaj też rozwijają się ci piłkarze. Ta reprezentacja myślę, że będzie lepsza. Cały czas miałem jak gdyby też, jeżeli chodzi o Estonię, od tego Zielińskiego, że on tak trochę nie mrawi i tak dalej. Dzisiaj też w wielu sytuacjach pomagał, wiem, że stać tego piłkarza na dużo więcej, ale tak ci powiedziałem, że coś więcej tutaj jest. Tu jest jakaś taka synergia, coś takiego, że ten Michał Probierz tym doświadczeniem swoim, też prowadząc tą reprezentację młodzieżową, on chyba wiedział doskonale, co tej reprezentacji trzeba. I on i jego tak naprawdę piłkarze zaczęli słuchać i pewnie wykonywać i wierzyć w to, co on mówi. Bo czasami no, trzeba jakiegoś impulsu. Może tu nie było jakiegoś spektakularnego, jak ze Stonią wygrana 5-1, bo wszyscy wiemy, z kim graliśmy. Ale właśnie dzisiaj po takim meczu z Banią na trudnym terenie, gdzie mogliśmy, powiedzmy, nie wiem, wejść ten mecz mentalnie źle. No, i dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że trenerzy i drużyna mentalnie wiedzieli, co ich czeka. Weszli w ten mecz znakomicie, nie dali się skłamsić i powiem wam jeszcze jedną rzecz. Druga część dogrywki, znaczy druga dogrywka, którą my byliśmy na spektrum, więc nie wygląda lepiej. To też jest zaskakujące, że tam trybuny, nie wiem czy widzieliście nagle kibiców, którzy byli zatroskani o wynik w drugiej dogrywce. Nasi kibice żyli, bo widzieli, że tutaj my żyjemy. Natomiast tak, tak. Oni lekko umarli. Walijczycy stanęli. Kasiu, dziękujemy ci bardzo. Poczekaj, bo tu jeszcze pan trener chciałby cię zapytać o 93 rok. Muszę cię zapytać, Kasiu, bo ja ciebie wprowadzałem w końcu. Tak jest. Uważasz, że to była decyzja błędna? Bo ja uważam, że nie. Trener patrzy na to, co zrobić dla dobra drużyny. Nie ma kto zagrać słabiej, mimo kiksu, jaki miał. Niewątpliwie źle przyjmował piłkę. Ale jaka, przepraszam, trenerze, nie słyszałem. O wprowadzeniu Salamona. Ciebie na meczu z Anglią, przecież właśnie się wprowadziłem ciebie do gry w końcówce. Jakoś zapomniałeś, cholera. Patrz, a ja mam dobrą pamięć. Ale zaraz wygraliście ten mecz. Jeden się skończyło. Anglicy nigdy z nami w Polsce nie wygrali meczu za mojej kadencji. Trzy razy szczęśliwie remisowali. Gatek u ciebie mieć taką szansę. Każdym razem wrazili po 1-0, bo za jednym meczem 0-0. Ja wiem. Kasiu, ja wiem, że trener pamięta każdą partię brydża. Tak. Nie, co wiadomo. Kasiu, zdrowia ci życzę i rób tak dalej, jak trzeba. I dziękujemy bardzo. Trzymaj się, Kasiu. A my zaraz połączymy się z Cardiff. Nie wiem, czy to już, czy jeszcze za chwileczkę. To chciałem wywołać jeszcze, no bo... oceny, tak? Może mówicie, że mecz... Marek Koźmiński powiedział, mecz nie do oceniania, bo to było zadanie do wykonania. Ale chciałem się skupić na największych wygranych. Ja gdybym miał oprócz Wojtka Szczęsnego, no bo wiadomo, za tą jedną obronę, ale jakże ważną. Ale też tam, pamiętacie, miał taką robinzonadę, gdzie... Robinzonadę na lewo, gol, na lewo, słupek, tak. Dwa razy to złapał. Wojtek top, ale z zawodników z pola ja bym chyba najbardziej wyróżnił Przemka Frankowskiego. Czy... Tak, rozmawialiśmy z Igorem, że Franek od początku, natomiast wielu zawodników, nad którymi można się pochylić. Paweł Dawidowicz wcześniej, nie wiedzieliśmy, czy on zagrał w tym dwumeczu, miał kontuzję, zszedł w ostatnim meczu chyba ligowym, pokazał się z bardzo dobrej strony. Zwłaszcza, że miał mura. Świetnie wyszkolony, pamiętam. Tego nam brakowało, szybkość, agresja, dobry doskok, dobra asekuracja, więc tutaj na pewno
Ona plus i Bartek Slisz. Mhm. Dobry chłop. Masz naprawdę, jeżeli chodzi o asekurację, jeżeli chodzi o te pojedynki, nie tylko właśnie szczególnie, nie? Ale również to jest gracz, który bardzo dobrze się rozwinął, jeżeli chodzi o walory ofensywne. Dwie wrzutki, nie? Sprawa dwie jest dobre wrzutki, nie wiem, czy to właśnie Franek, czy to ktoś inny, czy to może Zielek. Wydawało się, że to Bartek. Tak, bo na początku spotkania Bartek wrzucił taką piłkę do której... To ty mówisz, że Franek, jaki Franek? To czeka na nas na stadionie w Cardiff. Adam Sławiński i Marcin Rzewłakow. Adaś, oddajemy ci głos. Skomentował Marcin ten mecz. Wprowadził nas do Euro. Brawo. Witamy, z Dariuszem Szwakowskim. Tak. Panie... Panie Marcinie, czujesz, że to twoja zasługa? No nie, nie, nie. Tutaj oddajemy reprezentacji tym, którzy strzelali rzuty karne i no nie da się tego nie podkreślić. To jest godny system. Słuchaj, oglądałeś to spotkanie, no powiedzmy tak, do oglądania szału nie było, natomiast z drugiej strony też przez żaden moment chyba nie mogliśmy, może poza początkiem drugiej połowy, czuć się jakoś bardzo zagrożeni. Z obu stron bardzo zamknięty mecz, jak ty to ocenisz? Dla mnie nie drżałem o wynik i dla mnie z tego, co analizowałem, widziałem, co do mnie trafiało, to, że Polacy bardzo zadbali o to, żeby nie popełnić żadnego błędu. Nie dać się wciągnąć w tą grę, o którą chodziło z reprezentacji Walii. Natomiast, że tych aktywów ofensywnych też za dużo nie było, to wydaje mi się, że reprezentacje, spotkały się reprezentacje na tym samym poziomie. I to, że rozgrywaliśmy mecz na wyjeździe, to też nakazywało więcej pragmatyzmu niż szaleństwa i ryzyka. Widzieliśmy, jak zachował się Wojtek Szczęsny od razu przed rzutami karnymi. Szybko zszedł z boiska od razu z Andrzejem Dawidziukiem. Tam szybka analiza. Była jakaś taka dziennikarska dyskusja na temat tego, czy może nie Bułka. Natomiast no myślę, że gdyby tam siedział Artur Borut, to można dyskutować, a nie Marcin Bułka z tak krótkim sztażem, jeżeli chodzi o futbol reprezentacyjny. Natomiast bez Kamila Grosickiego, bez Adama Buksy, była jeszcze jedna zmiana. Nie zdecydował się na nią Michał Probierz. Jak ocenisz też Michała Probierza, jeżeli chodzi o całe to spotkanie, o jego decyzyjność? Dla mnie i w jednym, i w drugim meczu Michał Probierz, jeśli chodzi o decyzję, on się obronił. Jeśli chodzi o przyjętą strategię, no, możemy dyskutować szeroko, ale patrząc na wynik, tak samo się wybronił. Więc w sytuacji, w której mam wrażenie, że przed dwoma playoffami mieliśmy więcej pesymistów albo powietrzających, to tu Michał Probierz udowodnił, że rzeczywiście coś pozytywnego pojawiło się między reprezentantami i dzisiejszy wynik jest dla mnie tego lekkim potwierdzeniem. Chciałbym, żeby ten wynik, on zahartował to na kolejne miesiące i żeby w tym kierunku to poszło. Patrzę na Dawidowicza, patrzę na Frankowskiego, patrzę na Bartka Slisza, momentami na Piotrowskiego. Dzisiaj czuć było od nich reprezentanta kraju. Dla mnie Wojtek Szczęsny dał sobie szansę na napisanie kolejnego wielkiego rozdziału i jeśli chodzi o wiarygodność tego reprezentanta, to jest wielka postać naszej reprezentacji. Marcin Rzewłakow wkroczył do takiej galerii sław polskich komentatorów, którzy zrobili coś wielkiego dla polskiej piłki. Oddajemy głos do studia i pewnie za chwilę wracamy do karty. Bardzo dziękujemy, czekamy na wasz powrót. Czy chcecie się odnieść do słów Marcina? Dziękuję, prawda? Nie ma, my byśmy nie oceniali w tym momencie trenera, tak jak to zażądał dziennikarz. Tak, tak. Natomiast no jest na dobrej drodze, tak? No bo to był chyba najlepszy mecz Michała Probierza, bo ciężko. Nie, to był mecz. Słuchaj, no to co żeśmy mówili tutaj wszyscy, tak jak jeszcze i Tomek. To co będzie o Marek. Mecz bez błysku, bo on nie mógł być błyskiem. Po prostu. Grały obydwie drużyny bardzo uważnie i pierwszą rzeczą jest nie zrobić błędu, szczególnie w strefie środkowej, żeby nie nastąpił bardzo szybki kontratak. I tak grały obydwie drużyny. Masz statystyki, popatrz ile strzałów. Niestety, obydwie drużyny to jest zbyt mała liczba strzałów w kierunku bramki. Sensem tej gry jest wyrobienie pozycji do oddania strzałów. Tak jest sens tej gry. Dlatego ja sam odsuwałem właśnie sędziów od sędziowania za swojego okresu, prawda, półtorej roku. Jeżeli jest atak, tak jak parę razy widziałem, jeżeli ja atakuję w tej chwili, pas dana tutaj, a piłka jest tutaj, gdzie jest sędzio, to ja dostaję czerwoną kartkę, to jest atak na jego nogi, nie na piłkę. I to był cały czas błąd właśnie i FIFA, i UEFA. Musimy wybitnych zawodników naprawdę oszczędzać, tak jest moje zdanie, oszczędzać. A Michał będzie miał kłopoty, ja wam powiem, to co napisałem w felietonie już dużo wcześniej. Kłopoty? No przez rozum, albo będzie miał 7 dni treningu, albo 2.
I teraz znowu ci ludzie się odezwą i ci mali dziennikarze, przepraszam, nikt nie bajcie się, bo jesteście wybitnymi dziennikarzami, że popatrzcie uważnie teraz dalej. Wynik meczu z Holandią, z Francją, Austrią. No nie idzie im, wiecie, no chyba trzeba było wcześniej odmładać. Ja wam już dziś mówię, jakie będą komentarze, no. A on ma tylko albo jeden, albo dwa mikrocykle krótkie treningowe. Czyli w 13 dni musi ich przygotować do gry po 7-dniowym urlopie, jeżeli w ogóle on nastąpi. Natomiast skasowałbym i tego się powinniście domagać jako dziennikarze. Dogrywki to jest morderstwo dla zawodników. Grajmy od razu, jest tego karne i jest Czapajew. Panowie, nie, nie. Patrz, jaka była dogrywka. Nie. Atletico Madryt, ostatnio. Inter nie, no, ostatnio. No, nie, nie, ale to prawda, że to jest, że to jest to za piłkarzy. Jest dla zawodnika. Ale skoro pan trener wywołał Euro 2024, panowie, jakie właściwie oczekiwania stawiacie przed kadrą? Bo kiedy wyjechaliście, no to mówiło się wtedy, obowiązkiem jest wyjście z grupy, bo to jeszcze była grupa, no, Niemcy, Irlandia, Ukraina. Na mundialu.